Witam wszystkich. Mam na imię Kinga, jesteśmy w Muzeum Śródmieścia i dzisiaj spróbujemy wspólnie w tym okresie przedświątecznym wykonać ozdobę choinkową. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zrobić rybkę. Rzeczy potrzebne do wykonania dzisiejszej ozdoby to szablon, który możecie sobie wydrukować z naszej strony internetowej w zakładce Działaj. Proponuję, by szablon wydrukować na grubszym papierze, co najmniej 160 gram. Kolejne materiały nam potrzebne dzisiaj to zielony papier kolorowy, złoty, pomarańczowy, jak również czarny flamaster, ołówek, nożyczki, gumka i zielona nitka z igłą. Teraz przechodzę do wycięcia wszystkich elementów szablonu, które wydrukowałam na bloku technicznym. Pamiętajmy, by równo wyciąć wszystkie elementy. Następnie będziemy je odrysowywać. Tak odpowiednio wycięte elementy szablonu odrysowujemy podwójnie na odpowiednich kolorach. Ogon i płetwę rybki odrysowujemy na kolorze zielonym, tułów na kolorze złotym, głowę na kolorze pomarańczowym. Tego już nie potrzebujemy i odrysowujemy ten element w kolorze zielonym. Przypominam, że należy go odrysować, wyciąć podwójnie. Tak wycięte kolorowe elementy sklejamy z sobą. Rozpoczynamy od ogona rybki, który sklejamy podwójnie, by był on sztywniejszy. Nakładamy klej. Ogon jest już gotowy. Do tak sklejonego ogona przyklejamy brzuszek rybki, który też najpierw smarujemy klejem. Przyklejamy z jednej i z drugiej strony. Teraz możemy zająć się głową. Również smarujemy z jednej strony klejem i przyklejamy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Ostatnim etapem naszej pracy, prawie, bo jeszcze musimy przykleić płetwę rybki, również z jednej i z drugiej strony. Naszej rybce brakuje twarzy, a teraz domalujemy oko i buźkę rybki z jednej i drugiej strony.
ostatnim etapem naszej pracy będzie zaczepienie nitki, wbicie jej w ogon naszej rybki, by nasza ozdoba mogła zawisnąć na choince. Nasza rybka jest już gotowa, mam nadzieję, że Wasza również. Wejdźcie na stronę Muzeum Wsi Radomskiej, tam znajdziecie kolejne inspiracje ozdób choinkowych.